Siema, siema, witam wszystkich serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku. Tak sobie przeglądałem te wasze komentarze po ostatnim odcinku i w sumie spoko zostawiliście te komentarze, spoko oferty na kolejny poradnik, więc kochani, dzisiaj sobie zobaczymy. Tutaj wam się wyświetli komentarz od widza, zrobimy sobie swój sklep, pokażę wam, jak zrobić warpa. No i tyle i zapraszam was do oglądania, kochani. No dobra, kochani, witam jeszcze raz, siemanko, w moim sklepiku, na moim warpie. Często tutaj bywacie, bo często kupujecie, z czego jestem bardzo zadowolony. Więc oczywiście nie zbudujemy czegoś takiego, bo to by nam trwało wieki. Chodzi o sam zamysł wytłumaczenia, jak działają skrzynki, jak sobie tam pociągnąć do nich hopery. Pokażę wam, jak to wygląda u mnie na zewnątrz, wszystko, żebyście wiedzieli mniej więcej co i jak. Jak zrobić sobie tą tabliczkę, jak zrobić warpa. I tyle. No to jedziemy, kochani, co nie? Najpierw wam pokażę, co i jak z zewnątrz wygląda, żebyście dobrze wiedzieli. Tutaj to się nie patrzcie, bo to jest za dużo tego. Kochani, wygląda to w następujący sposób. Dookoła naszego sklepu budujemy sobie, co budujemy. Jak macie skrzynki... O Jezu, jaki lag. Za dużo tego leci. O Boże. Macie skrzyneczki. Do skrzyneczek hopery. Zawsze po dwa, żeby wam szybciej leciało wszystko. Bo wtedy wiadomo, podwaja się to, co wpada, a nie wpada z jednego hopera, tylko wpada z dwóch hoperów. Więc jest to o wiele szybsze, o wiele lepsze. Więc ciągniemy sobie dookoła, jak już mamy skrzynki, hopery, musimy sobie wszystko ładnie policzyć. Ja oczywiście tego nie będę tutaj robił, bo to trwa za długo, te wyliczanie. Musicie sobie sami na to wpaść, sami wymyśleć co i jak. Sam system po prostu. Chodzi tylko o ten system. Wiadomo, wodne kanały są o wiele szybsze, o wiele lepsze. Tutaj poradnika raczej do tego nie będę robił, bo to jest, no, jak widać, bardzo proste, to, nie? To mi się wydaje, że każdy to umie, każdy to będzie umiał, zero stresu i problemu. Więc to mniej więcej wygląda w ten sposób, że dookoła ciągniemy sobie naszego sklepiku, warpa, jak to tam nazywacie, shopa, jeden czort, ciągniemy sobie kanały, hopery, skrzyneczki i wygląda to w sposób następujący. Tak to wygląda od środeczka. Dobra, kochani, co do naszego warpa. Macie tabliczkę. Tabliczkę sobie stawiacie na ziemi. I w pierwszym polu u góry zawsze musi być taka komenda. Welcome. Po angielsku. Ja sobie tutaj napiszę chrupek. Boże święty. Chrupek TTV. Zara Biarka. 70. dolków za staczek. I jak teraz to zatwierdzimy, to welcome zamieni się nam na witaj. I to jest wszystko. Jeszcze możemy te odwiedzanie odblokować, bo niektórzy też tam słyszałem, że narzekali z tym odwiedzaniem wyspy, co nie? Raczej to było. Odwiedzanie. Macie tutaj komendę odwiedzanie. Dobra, chrupek TTV zamknął możliwość odwiedzania wyspy, więc w tym momencie sobie ją zamknąłem. Więc jak chcecie, żeby ludzie was odwiedzali, a nie mogą, a macie tego warpa postawionego, a i tak nie mogą, to znaczy, że pewnie macie te odwiedzanie zablokowane. Więc kochani, i z odwiedzanie. I w tym momencie otworzyłem możliwość odwiedzania mojej wyspy. I to jest wszystko, co potrzebujecie. Jeśli chodzi o warpa, teraz sobie jeszcze zrobimy tą tabliczkę jedną na skrzynkach, żebyście wiedzieli co i jak, więc sobie ją zniszczymy. Stawiacie sobie tabliczkę, wiadomo, na shifcie. Pierwsza, nie możecie pisać gdzie chcecie, każda tutaj linia, każda ta linia odpowiada czemuś, więc musicie się skupić. Tu musicie idealnie napisać swój nick. W drugiej tabelki, w drugiej linii, nie tabeli, w drugiej linii piszecie sobie ilość towaru, który chcecie sprzedawać. W moim przypadku jest to połowa staku. W kolejnym piszecie sobie, czy chcecie, czy osoba, która klika w tabliczkę, ma kupować, czy ma wam sprzedawać, czyli buy, wiadomo, z angielskiego to jest wszystko. Czyli B to jest buy, czyli osoba, która klika w tabliczkę, kupuje w tym momencie i tutaj sobie dajecie B duże i dajecie sobie cenę. W moim przypadku jest to 35, bo stack kosztuje 70, więc ja sprzedaję połowę stacka, więc połowa ceny. No i w następnej linii piszecie, co sprzedajecie. W moim przypadku jest to Bumble, używamy oczywiście angielskich nazw.
czy tam są do jakichś tam różnych itemów też z hashtagami i tak dalej, więc tego dokładnie nie wiem, to nie powiem. Jeśli chodzi o bambusy, jest to bambo, kaktus jest to kaktus i różne tam inne takie pierdoły, to wiem. Ale wszystko jest z angielskiego, z Minecrafta, żeby nikomu nie przyszło, żeby sobie tu nie napisał bambus, bo sam będzie bambusem, co nie ma sensu. Więc kochani, pierwsza linia wasz nick, druga linia ilość, trzecia linia cena, albo z bajem, albo z selem. Zależnie od tego, czy chcecie coś od graczy, żeby gracze wam sprzedawali, żebyście wy mogli sobie od nich kupować rzeczy, czy chcecie, żeby oni kupowali mi, więc baj, co nie? Możemy też tutaj dać S, co nie? To wtedy macie te sele. Macie buy 35 i nazwa towaru, który sprzedajecie. W moim przypadku jest to bambus. No wiadomo, jak kliknę w tabliczkę, no to nie możesz kupić od siebie przedmiotu, więc ja nie mogę. Jeśli wszystko będzie działać, wyświetli się wam to normalnie na czarno, nic tu się nie powinno dziać. Ale jeśli się pomylicie, ja wam jeszcze pokażę, jeśli się pomylicie na przykład w niku, o, zrobimy sobie przez 2P. Pomylicie się w niku, w nazwie, towaru, czy cokolwiek tu spierdzielicie, wyświetli się wam to na czerwono. Wtedy taka tabliczka nie działa i to jest dla was znak, że powinniście to przejrzeć, zobaczyć, czy gdzieś się tutaj nie pomyliliście. No ja się pomyliłem, zrobiłem sobie dwa razy P. Więc sobie to poprawimy. I jak sobie poprawimy, wszystko będzie nam działać. Nie mogę kupić od siebie towarów, więc to nam wszystko działa. I kochani, to by było chyba na tyle w sumie, no bo co tutaj więcej? Nie ma co, skrzynki wam pokazałem, warpa pokazałem, mniej więcej jak system powinien wyglądać w waszym warpie, żeby to naprawdę miało ręce i nogi. Też w sumie pokazałem. Jeszcze parę pomysłów na odcinki mam, oczywiście jak coś wam przyjdzie do głowy, piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć, co wam sprawia problem. Zrobimy to razem. I kochani, oczywiście zostawiamy lajki, suby, dzwoneczki. I zapraszam wszystkich na live'a. Zapraszam w sobotę na event. Film macie na kanale z eventu. Podpowiedź jest na filmie. I tyle, do zobaczenia. Dzięki serdeczne. Heju! Oczywiście specjalnie dla was, do wygrania i 1 milion dolarów sobie zrobimy, taki mały konkursik u mnie na kanale. Najlepszy komentarz, który się znajdzie pod tym filmem, wygrywa 1 milion dolarów. Ja sobie go wybiorę sam, z moimi tutaj kolegami z wyspy, więc postarajcie się napisać coś fajnego w komentarzu, a może to właśnie ty wygrasz 1 milion dolarów na lepszy start, na budowę czegoś, o czym marzysz.